Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku Porad Kulinarnych. Dzisiaj z księdzem Jarkiem będziemy przygotowywać polędwice z sarny i polędwice z dzika. Proszę księdza, czym one się już na sam początek różnią? Co możemy pokazać naszym widzom? Bardzo łatwo to zauważyć. To jest akurat o troszeczkę odcięta, a tu jest cała polędwica z dzika. Ten dzik miał prawie 100 kg. To jest polędwica z dużej sarny, a więc jak widzimy rozmiar jest radykalnie inny. Tu mamy jeszcze do dyspozycji na dzisiaj już popieprzoną, wczoraj przygotowywaliśmy to, odmrażając, wyciągając z zamrażarki, szynkę anatomicznie oddzieloną, tak jak ten mięsień wygląda, gdy służy zwierzęciu, tak w tej chwili tutaj został przygotowany, abyśmy go... A z czego jest ta szynka? To jest szynka z dzika. Też z dzika. Też z dzika. Właśnie kolor mięsa wyraźnie pokazuje sarna, dzik. Także to jest. A to jest dla porównania żeberka wieprzowe, więc dużo jaśniejsze mięso niż to, które chcemy dzisiaj przygotowywać. Dziś będziemy podawać te polędwiczki z kaszą gryczaną ze skwarkami. Skwarki już się szykują. Tak, i z sosem pieczarkowym, który zaraz przygotujemy, ale od czego mamy zacząć? Może zacznijmy od przygotowania tego mięska. To mięsko, żeby ono się dobrze udusiło, trzeba przez chwileczkę na gorącym oleju z każdej strony podtrzymać na patelni. A więc damy patelnię na gaz, tam nalejemy oleju i z każdej strony, tak żeby dookoła cała powierzchnia szynki polędwic była zamknięta, trzeba to przyłożyć choćby na chwilę do gorącej powierzchni patelni. Spowoduje to, że zamkną się te zewnętrzne pory w mięsie, które utrzymają potem podczas duszenia czy smażenia cały sos, całą tą esencję smaku, która w mięsie jest. A więc mięso nie będzie suche, nie będzie odwodnione. Aha, czyli najpierw je opiekamy, a dopiero później będziemy je dusić. A później dopiero będziemy dusić. A będziemy to robić w piekarniku czy na palniku? Zrobimy jak to, można? Jak zrobimy to, można w piekarniku, można w brytwannie, ale można też zrobić to na takiej patelni do grillowania, która w zupełności wystarczy nam do tego właśnie celu i do tej ilości mięska, którą tu mamy przygotowaną. Polędwica lub szynka są to mięsa najdelikatniejsze, zwłaszcza polędwica, a więc wymagają praktycznie tylko kilku minut obróbki termicznej i ta patelnia w zupełności do tego wystarczy. To zaczynamy. Ja się biorę za obieranie pieczarek w takim razie do sosu. Jak widać, w tym momencie mięsko ze wszystkich zwierząt nabiera tego samego pięknego koloru. W tej chwili mamy tu sytuację, w której dźwięk jest zagłuszany przez to, co się dzieje na patelni, a na patelni dzieją się rzeczy piękne. Tam polędwiczki, szynka i polędwice z sarny nabrały tego samego koloru, pięknego koloru.
trzeba je będzie jeszcze obrócić, tak aby z każdej strony zostały obrobione termicznie, a potem zostawimy je na mniejszym gazie, żeby właśnie doszły aż do samego wnętrza z temperaturą i były gotowe do spożycia. Ten proces zajmie nam tylko kilka minut. A widziałam, że ksiądz czymś doprawiał te polędwiczki. Tak. Czy możemy to przyprawić czymkolwiek? Jak zwykle przyprawka do dziczyzny. Są dostępne w sklepach, więc z tym nie ma żadnego problemu. A wcześniej, jeszcze wczoraj, sól i pieprz. To są takie podstawowe sprawy, które się nadają. Ewentualnie czasem można jeszcze użyć oliwy o jakimś smaku, dodać troszkę sosu sojowego. To tylko poprawia walory tego mięska. Czyli proszę księdza, zawsze musimy poczekać tą dobę, żeby sobie zrobić takie polędwiczki, żeby osolić, opieprzyć, że one będą lepsze, jak wtedy posiedzą w tym? Bardzo dobrze jest właśnie przyprawić mięso, gdy chcemy je robić, zwłaszcza dusić, dzień wcześniej. Może ono poleżeć w marynacie, albo może po prostu być wrzucone do jakiejś miseczki i przemieszane z ziołami lub ewentualnie na przykład z takimi sprawami jak sól, pieprz, te typowe przyprawy polskie dostępne bez większego problemu. Mhm. Jeszcze zrobię jeden manewr, którego nie wykonaliśmy wcześniej, ale jeszcze jest na to czas. A mianowicie wbiję do tego mięska, do szyneczki z dzika, parę kawałków czosnku, które nadadzą niesamowity aromat i smak mięsku, gdy będzie już gotowe do jedzenia. No i to możemy taką szyneczkę sobie zrobić chyba na święta. Dla całej rodziny przynajmniej wiadomo, że zdrowe. No wtedy oczywiście troszkę większą by trzeba tę szyneczkę znaleźć, ale to jest naprawdę dobry pomysł. Myślę, że taka szynka na stole świątecznym to jest po prostu sama radość. To chyba rarytasy. Zwłaszcza, że są dostępne w sklepie, można kupić szynkę z dzika, można kupić schab z dzika. Nie są to rzeczy tanie, ale tak jak mówiłem, zalecam, aby po prostu zaprzyjaźnić się z jakimś myśliwym i on na pewno nie zostawi nas w potrzebie, na pewno zaopatrzy nas w jakieś podstawowe produkty potrzebne właśnie przy przygotowaniu potraw świątecznych. Można by też jeszcze, gdy robimy szynkę z dzika, która jest bardzo chuda, można jeszcze zastosować taki trik, że porobić otwory i nakuwać ją takimi frytkami ze słoninki. To jest sposób stosowany przez kucharzy myśliwych. I wtedy właśnie ta słoninka w czasie pieczenia, ona da natłuszczanie tego mięska od środka, od wewnątrz. Nie będzie ono suche po zakończeniu procesu obróbki termicznej. Możemy nakłuć jeszcze czymś innym? Nie wiem, na przykład zazwyczaj rozmaryn włożyć do środka, tego to już się daje na zewnątrz. Zazwyczaj takie rzeczy daje się na zewnątrz mięska i one tu spełniają swoją rolę. Zwłaszcza, gdy poleży to mięsko w tym rozmarynie i w tych ziołach, czomber, tymianek, te zioła najlepiej właśnie, gdy są w nocy, działają, dostając się do wnętrza mięska i nadając mu specyficzny smak i zapach. No, to można było zrobić i wcześniej, ale i teraz też jest ok. Z powrotem wrócimy. I musimy, to się musi zarumienić? W jakim momencie my będziemy wiedzieć, że trzeba już ją włożyć do piekarnika? Albo przykryć po prostu pokrywką, bo jeśli robimy na patelni, to w tym momencie wystarczy przykryć to pokrywką. A będziemy podlewać wodą? Jeśli będzie taka potrzeba, ale na chwileczkę w tej chwili na ten stan wystarczy ten tłuszcz, bo też i mięsko puści trochę wody, trochę swoich soków, on się pojawi tutaj właśnie na patelni. Gdy odparują, wtedy dodamy wodę lub bulion rosołowy, wtedy to jeszcze podwyższy smak tego mięska. Dlatego dobrze byłoby przygotować taki bulionik. Mamy tu kostkę. Rozpuścimy w wodzie i to nam pozwoli podlewać nie czystą wodą, ale właśnie takim bulionikiem. Dodajemy czosnek. On nadaje bardzo fajnego aromatu temu mięsku i olejowi, w którym on się robi. Jak widać, pojawiło się to, mimo że nic nie dolewaliśmy, dosyć dużo płynu, co sprawia, że to mięsko się po prostu elegancko tutaj dusi. To jest właśnie bulionik, którym za chwilę będziemy podlewali mięsko, ale nie będzie go trzeba wiele, dlatego że tam mięsko wydzieliło swoje soki, przynajmniej na tyle, na ile potrzeba. Mamy nadzieję, że zostało w środku tyle, żeby było soczyste i piękne. I to postawimy tu do podlewania. Ja teraz wstawię te pieczarki, które już obrałam tutaj na sos pieczarkowy. Wezmę sobie trochę oleju. Tu masz olej?
Mam tutaj, dobra. Mam. Mhm. Także o, odrobinę więcej nie trzeba. Jeszcze sobie wezmę ojc. Jeszcze trzeba by chyba troszkę wsypać soli do wody na kaszę. Zostawiam to twym kobiecym rękom. Uważa ksiądz, że nie przesolę. No mam nadzieję, przynajmniej nie, że mnie. Kaszy wzięliśmy troszkę więcej, dlatego że widzimy miny naszych operatorów i oni chyba też będą mieli ochotę na tę polędwiczkę, szyneczkę, kaszę ze skwarkami. Dokładnie. Proszę księdza, jak możemy jeszcze przygotowywać polędwice? Na jakie sposoby? No ja nie jestem jakimś tam wielkim specjalistą w tej dziedzinie, ale ponieważ takie polędwice od dłuższego czasu miewam, że to tak ładnie określę, 74 dziki strzelone, no to jednak troszkę tych polędwic przez tą kuchnię się przewinęło. Najczęściej robimy ją właśnie w takiej postaci jak dzisiaj, ale czasami kroimy polędwice na medaliony, na takie małe kotleciki, których praktycznie nawet nie trzeba rozbijać, jest to mięso zbyt delikatne, żeby to rozbijać i robimy je w podobny sposób, ale jako medaliony. Czasami robimy też z nich coś w rodzaju szaszłyków, tylko nie nadziewamy tego na patyki. Robimy to na patelni, dajemy troszkę boczku, dajemy paprykę, cebulkę i taką potrawkę po krótkim uduszeniu polędwice wrzucamy później, bo cebula i ewentualnie ten boczek wędzony wymagają troszkę więcej czasu, a polędwiczka na końcu. Tu jak widzimy, ona już się za chwileczkę będzie gotowa, za chwileczkę będzie przygotowana do jedzenia. Szynka troszkę dłużej pobędzie na patelni. I to są chyba takie dwa podstawowe. Na pewno kuchnie myśliwskie podają wiele sposobów, ale no nie wszystkie znamy, nie wszystkie umiemy robić. A co jest księdza przysmakiem? No właśnie go dzisiaj robimy. Ale drugim takim przysmakiem jest świeża wątróbka z takiego dopiero co strzelonego najpierw dzika, a trochę gorsza jest z rogacza. Właśnie jedną taką mamy tam przygotowaną, czeka. I myślę, że następny program, jeden z następnych programów będzie mógł nam pokazać, jakie cuda można wyczyniać z wątróbką z rogacza. Przyprawa do dziczyzny zawiera już właściwie wszystkie potrzebne zioła, dlatego masz w jednej torebce wszystko, co byśmy musieli tu mieszać z tych słoików. Dlatego ona jest taka fajna i w odpowiednich proporcjach na dodatek, bo niektórych ziół trzeba dać więcej, niektórych trzeba dać troszkę mniej. I tu trzeba uważać, żeby nie przesadzić, bo no niektóre zioła nadają specyficzny smak czy zapach i jak się przegnie, to no jest. No właśnie, żeby też tego nie było. Tak. To jest szynka tak zwana anatomiczna. Tłumaczyłem ci, na czym polega, nie? I on się właśnie wtedy tak pięknie rumieni, tak pięknie tu się to dzieje z tym mięskiem. A na przykład da się z tego zrobić tak, żeby jak, nie wiem, jak tatar jeść? Taką polędwiczkę? Oczywiście. Czy w ogóle jakieś takie części z sarny, czy z dzika da się... Comber z sarny, a polędwice są jeszcze lepszym mięsem niż comber z sarny, to są i nawet szynka z sarny, te lepsze mięśnie, gdyby taki mięsień wziąć z sarny, to są wspaniałe produkty na tatar, z tym, że tego tatara nie mielimy. Ten tatar trzeba nożem skrobać. Czyli takie jest plasterki, mięso, jak na przykład łososia mamy? Nie, skrobać po prostu tak, żeby na strzępy zeskrobać ostrym nożem kawałeczki mięsa włókna całe. I wtedy właśnie taki tatar skrobany nożem, to jest po prostu coś niesamowitego. Ja akurat nie jestem amatorem tatara, ale mój szwagier uwielbia. I gdy mu kiedyś przywiozłem tatar zrobiony właśnie z combra sarny, powiedział, że w życiu jeszcze nie jadł czegoś lepszego. Taki jest efekt takiej pracy właśnie przy tatarze. Z tym, że żeby nie zmiażdżyć tego mięsa, nie zniszczyć go, nie mielimy go, tylko skrobimy nożem. Czasami można dodać do takiego tatara zmielone mięsko z łososia. Ono spowoduje, że ten tatar będzie choć troszeczkę tłusty, bo jak wspomniałem, mięso sarny jest 10-krotnie chudsze od najchudszej wołowiny. Zalewamy troszkę bulionem. Odrobinkę. Możemy też i tutaj dołożyć, tak, ale... żebym miała sosik. Mhm. Jeszcze? No o, wszystko w mojej. Jeszcze do grzybków i będzie fajnie. Woda się nam już gotuje na kaszę, tak więc zaraz będzie wszystko gotowe.
kasza gryczana, którą gotujemy, to jest sprawa, którą powinno się jeść często wraz z kolegami, którzy przyjeżdżają. Czasami robimy sobie na kolację samą kaszę ze skwarkami, do tego jakieś ewentualnie, jeśli jest bez skwarków, to ugotowana kasza gryczana i mleczko kwaśne. W domu nauczyli nas właśnie takiego jedzenia, a jest podobno bardzo zdrowa, więc ma jakieś właściwości zdrowotne, dlatego warto do kaszy sięgać. Poza tym kasza do tej polędwiczki zamiast oklepanego ryżu i ziemniaków, które tutaj w tej okolicy są popularne, bo jesteśmy na granicy poznańskiego, a więc kraina ziemniaka, zielonego ziemniaka, kwitnącego ziemniaka, więc tutaj ziemniaki są na porządku dziennym i nocnym. Jak najbardziej, ale teraz jest też tyle odmian kasz. Jaglana, jęczmienna. Właśnie ostatnio kupiłem kaszę jaglaną, z tym, że jeszcze jej nie robiłem, dlatego nie wiem praktycznie jak to smakuje, ale jest już polecam, w tej kuchni. Polecam, jest już bardzo w tej kuchni smaczna. I na pewno się skusimy. Trzeba tylko znaleźć w internecie jakiś przepis, jak ją przygotować i wtedy w tym momencie na pewno się za nią zabierzemy. No, bardzo sprawnie nam te wszystkie rzeczy idą. Bardzo, ja już sosik zaraz będę kończyć. Polędwiczka praktycznie już jest gotowa, szyneczka będzie za chwilę. Ona jest większa, więc potrzebuje więcej czasu na to, żeby dojść. A skwarki też wyłączyłam, dlatego tak. Żeby się nam nie spaliły. Myślę, że to już jest możliwe. Skwareczki samodzielnie zrobione ze słoniny, to jest po prostu do kaszy gryczanej coś. Jeszcze ostatnie spróbowanie, czy obie pieczarki są... Czy już? Myślę, że już. Podleję troszeczkę śmietany. Tutaj mamy 18 do zup i sosów. Pysznie. Taki program to naprawdę fajna sprawa, jeśli bierze się pod uwagę to, że zostają potem rzeczy, które no jakoś trzeba zutylizować. Tyle włożyliśmy pracy w ich powstanie, no więc chyba jeszcze troszeczkę popracujemy i postaramy się je zutylizować z pożytkiem dla naszych organizmów. Oj tak, na pewno. No nie wyobrażam sobie, żeby ktoś mógł odpuścić taką polędwicę, która tutaj stoi, pachnie pięknie i zaprasza swym smakiem i aromatem. I proszę zwrócić uwagę, jaka prosta konstrukcja tego dania. Sól, pieprz, odrobina przyprawy do dziczyzny, dobry olej i polędwiczka na patelni. Praktycznie cały przepis, nic wielkiego, a odrobinę czosnku wrzuconego do środka do szynki i troszkę czosnku wrzuconego do oleju i właściwie mamy gotową potrawę. Drodzy Państwo, wszyscy mamy obowiązki. Do moich obowiązków należy zakończenie programu i pożegnanie Państwa. Do księdza obowiązków należy odprawianie mszy świętej i dbanie o parafian, dlatego też z przykrością muszę Państwu powiadomić, iż sama będę musiała zakończyć ten program, ponieważ ksiądz poszedł na mszę. Tak więc ja spróbuję teraz tych polędwiczek. Jest mięciutka, piękna w środku. Ta jest akurat z dzika, przepyszna, skwareczki z kaszą i z pieczarkami. Naprawdę pyszne. Życzę Państwu, żeby Państwu też tak dobrze wyszła w domu ta polędwica. Drodzy Państwo, tak więc ja się żegnam i zapraszam na kolejny odcinek już za tydzień.